kochani. Witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna w świąteczny dzień i dzisiaj będziemy robić taki przegląd trendów, słuchajcie, na nowy rok, rok 2024. Powiem Wam, co będzie bardzo modne w 2024, co będzie taką topką. Nie, oczywiście nie omówię wszystkich trendów, to nie ma opcji nawet. A co? Już będziemy pomału żegnać w trendach. Także zilustruję to także rzeczami. Mam 4 nowe rzeczy, taki mikrohol też, ale za to właśnie w super trendy trendach. W super topowych trendach. Powiem Wam też o dodatkowych innych trendach, które wychodzą w tym roku razem z zakończeniem 2023. Jeżeli interesują Was takie tematy, lubicie modę, interesuje Was design, interesuje Was też moda vintage i ekologia, to zapraszam na filmiki, do zasubskrybowania kanału i oczywiście koniecznie polubcie filmik, jeśli Wam się spodoba. No i tak jak mówiłam, zawsze jest dużo nowych trendów. Co ciekawe, w tym kolejnym roku, że tak powiem, grozi nam powrót do przeszłości. No to jest nic nowego. Czyli właściwie tak naprawdę podsumowując, można powiedzieć, że nic nowego nam nie grozi. No dobra, ale żartów koniec. Słuchajcie, powrót do klasyki. Do tej pory byliśmy trochę w takim... w czasie pandemii, po pandemii, w takim dziwnym okresie, w którym trochę się buntowaliśmy do przeszłości. Najpierw nosiliśmy komfortowe ubrania, wyłącznie dresy, później wróciliśmy do takiego top glamour i tak dalej. A teraz to się trochę normalizuje i wydaje mi się, że już przejadły się nam pewne rzeczy. Wychodzą loga, słuchajcie. Jest to związane z tym, że powraca moda quiet luxury, po polsku mówiąc cichy luksus, tak? Czyli stawiamy teraz na rzeczy klasyczne, ale nie tylko klasyczne, będą też kroje oversize'owe, będą też kroje awangardowe, ale wszystko będzie takie uspokojone, bez nie wiadomo jakich udziwnień, naszyć, raczej właśnie prostota i kroju i takiego wzornictwa. Raczej super materiały, bardzo dobrej jakości, najwyższej jakości użyte dzianiny, tkaniny, skóry, a w sposób taki bardziej subtelny. Z czego, z tego trendu się bardzo cieszę. Czasem nawet aż wydaje mi się, że jest za ekstremalne to. Ja nie jestem taka bardzo quiet luxury, czyli inaczej mówiąc old money. Trochę lubię te trendy ze względu na jakość. I tutaj duży plus na nowy rok. Wchodzimy właśnie w jakość. Wychodzimy z wielkich logo. Właściwie tak naprawdę już są zupełnie passé te rzeczy z tym tutaj, z tymi tutaj wielkimi literami Chanel, Gucci i tak dalej. Widać to naprawdę w zasadzie wszędzie teraz, że odchodzi się od tego. Projektanci też robią już teraz bardziej dyskretne loga, raczej stawiają na bardzo ekskluzywny design, na artystyczny design. Widziałam mnóstwo torebek w Paryżu, które były malowane ręcznie przez artystów, wyszywane ręcznie. No, niektóre firmy się z tym szczycą, jak Dior na przykład, ale nawet te firmy, które do tej pory wydawało mi się, że są takie super w ogóle odjechane, młodzieżowe, to też właśnie widziałam już takie designy trochę artystyczne, ręcznie robione. Także, słuchajcie, wchodzimy właśnie w taki okres klasyki bardziej. No i co się z tym wiąże? Wychodzą również takie naprawdę bardzo, bardzo przesadne trendy, typu ogromny oversize. Oversize'owe ramiona i kroje, większe, dłuższe marynary nadal są modne, duże spodnie też nadal są modne, natomiast odchodzimy już od takiego ekstremum, że nosimy taki jak z faceta XXL, marynary i tak dalej. Będą zaznaczone ramiona, ale też zaznaczona talia, to widać naprawdę u większości projektantów i słuchajcie, dzisiaj Wam to też pokażę, także jeżeli będziecie teraz planować zakup nowego, na przykład nowej marynarki, żakietu, płaszcza, to zwróćcie uwagę, żeby już nie kupować tych takich wielkich pudełkowych rzeczy, tylko owszem, mogą być oversize'owe, ale z tą właśnie zaznaczoną talią, bo następne sezony na pewno będą szły w tym kierunku i to będzie najbardziej top. Wychodzą również w związku z tymi trendami quiet luxury i z tym, że naprawdę idziemy mocno w tym kierunku, wychodzą też takie udziwnione rzeczy typu dziwne, ukośne wycięcia w ubraniach, jakieś takie wiązania tutaj, które są fabryczne.
zamiast bluzki, która jest fabrycznie związana w pasie na przykład, zainwestujcie, słuchajcie, w piękną, jakościową koszulę, którą też można przecież sobie tutaj związać, jeżeli potrzeba. A wiązania będą zawsze modne, natomiast właśnie rzeczy, które już fabrycznie są związane albo mają jakieś fabrycznie drapowanie, tak jak widzicie w przykładach, zdecydowanie już są passé. Oczywiście one jeszcze gdzieś tam w sieciówkach będą, w jakichś takich młodzieżowych trendach pewnie też jeszcze się będą przemycać, ale już tacy projektanci i lepsze sklepy z dobrą jakością będą odchodzić zdecydowanie od tych trendów. Już odchodzą w zasadzie. O ile to są takie bardzo oczywiste rzeczy, to co teraz mówię, to na przykład dotyczące leginsów trendy. Ostatnio było rurki i leginsy były zdecydowanie na odwrocie, natomiast w ogóle totalnie już odchodzimy od leginsów w kolory, w jakieś wzory. To znika, natomiast leginsy, które przypominają spodnie do jazdy konnej, szczególnie z wysokimi kozakami w stylu equestrian, czyli w stylu właśnie takim jeździeckim, bardzo, bardzo na topie, bo też wiąże się to oczywiście ze stylem Quiet Luxury, czyli wysokie kozaki ogólnie teraz święcą triumfy, można nosić rurki, ale właśnie wtedy nie do bodków, jak było to kilka sezonów temu, tylko właśnie do wysokich kozaków, do kolana, za kolano nawet. Będzie to super fajnie widziane, szczególnie właśnie z dużą marynarą lub płaszczem lekko wciętym lub związanym w pasie. Słuchajcie, szerokie spodnie, jak już mówiłam, nadal modne, a jeśli chodzi o spódnice i sukienki, to zdecydowanie ten rok będzie należał do maxi, czyli do długich rzeczy. No i słuchajcie, dzisiaj prezentuję Wam maxi. Oczywiście, jeśli lubicie midi, lubicie ołówkowe spódnice na przykład przed kolano, albo za kolano, albo do kolana, to nadal możecie je nosić, nikt nie mówi, że to jest coś złego. Po prostu do tego zastanówcie się, żeby zestawić je właśnie z jakimś innym modowym elementem, najmodniejszym żakietem albo modnymi akcesoriami, wtedy już będziecie też upgrade'ować ten look, ten wygląd. Słuchajcie, sukienka, którą mam na sobie, to jest jedna z trzech sukienek maxi właśnie, które Wam dzisiaj chcę zaprezentować. Te sukienki są robione ręcznie w atelier, już Wam mówię jakim atelier, bo mam tutaj metkę z podpowiedzią. Słuchajcie, już to mówiliśmy w live. Teresa Wojnicka Atelier z Bydgoszczy. Słuchajcie, ręcznie robione sukienki, super dzianin, naprawdę super dzianin. Każda jest unikalnym designem, więc naprawdę jest to super gratka. Sukienka, którą mam na sobie, jest w dodatku z takiej wełny moherowej, bardzo cieplutkiej. Jest naprawdę przepiękna. Nie dość, że jest ręcznie robiona, to jest jeszcze właśnie w takim trochę skandynawskim stylu. Ja mam wrażenie, że tu w ogóle jest jakieś drzewo takie, które się rozgałęzia na mnie. Ma przepiękny kolor, bardzo nowoczesny jest ten wzór. No i jest przeciepła, ja nie mam w ogóle halki pod spodem. Nie mam nawet rajstop tym razem, bo jest za gorąco, ale normalnie włożyłabym pod to kremowe rajstopy. I naprawdę uwierzcie mi, że jest to tak niesamowicie cieplutkie, przyjemne. Wiecie co, jest to takie lekko łaskoczące, bo jest to z moherem, natomiast nie jest to takie gryzące, że się nie da w ogóle wytrzymać, a ja mam suchą skórę, więc mnie naprawdę rzeczy gryzą, jeśli są gryzące. No i zobaczcie, to jest taka sukienka, myślę, że minimum dla wzrostu 1,65 m, ja tyle mam. Ja ją zmierzyłam do traperów białych, kremowych, z czarnym, więc też super pasują. Jakbym miała jeszcze białe rajstopy kremowe, to w ogóle, ale naprawdę uwierzcie mi, że było mi tak gorąco, że już nie było opcji jeszcze rajstop włożyć. Także przesuperowa, piękna sukienka. I słuchajcie, ta sukienka oczywiście wędruje do sklepu, możecie o nią pytać. Jest na mnie, widzicie, tutaj widać, trochę za duża. Może być ona tak, może być taka troszkę luźniejsza, ale ja jednak tutaj i w ramionach ona mi trochę zwisa, więc to jest MK do L-ki na pewno. I ta jest chyba najkrótsza z tych trzech sukienek, które dzisiaj zobaczycie. Natomiast jest to na pewno moja ulubienica. Jest po prostu niesamowita. Słuchajcie, te sukienki były bardzo, naprawdę bardzo drogie. Możecie sobie zajrzeć na stronę tego atelier. W zasadzie one są w stanie, ta sukienka w ogóle jest w stanie totalnie perfekcyjnym. To jest tak naprawdę tak, jakbyście ją wzięli ze sklepu i powiesili. Prawdopodobnie była mało noszona, natomiast uważam, że jest przepiękna. Na pewno te sukienki nie będą tanie, tym bardziej, że one są od pewnej osoby, z którą też jakby musimy się podzielić ze sprzedaży tych sukienek. Więc kochani, ta sukienka będzie na pewno najdroższa, ona jest przepiękna. No i jak widzicie, jest w najnowszych trendach. Następne rzeczy, następna sukienka,
którą chcę Wam pokazać, ma taki bardzo vintage fit. To nie jest tak bardzo vintage sukienka, no tam ma ileś lat ma, ale jest w takim ciemnym kolorze, taka bardziej jesienna, powiedziałabym. I wiecie co, ją trzeba włożyć, żeby ją docenić, bo zobaczcie, ona ma taką mieszankę kolorów, bardzo właśnie jesienną, zieleń, taka trochę zgniła zieleń z brązem i z czerwienią, plus czarne wzory. Można ją zapiąć na taką stójkę, natomiast ja nie lubię takich stójek, zwłaszcza w ciemnych kolorach, więc ja to rozpięłam i uważam, że rozpięta wygląda fajniej. Ma lekko rozszerzane rękawki i ma takie aplikacje ze skóry na sobie, ale ma niesamowicie ciekawy krój. Słuchajcie, zobaczcie mnie w tej sukience, bo naprawdę ona dopiero prezentuje się pięknie, jak jest na sylwetce i widać to tutaj, tą tutaj ozdobę z boku. Naprawdę jest to przepięknie wykonane, słuchajcie, ja Wam to jeszcze pokażę z bliska detale, zobaczcie, to jest wszystko ręcznie naszywane, dziergane, zszywane, no piękna robota, naprawdę. No i to jest sukienka dla osoby, która ma wyrazistą urodę i nie boi się, żeby ją przyćmiła taka kolorystyka. Myślę, że ciemne włosy i właśnie kontrastowa uroda, czyli zima, najbardziej jesień według mnie. O takich ciemniejszych włosach, to będzie pięknie wyglądało. I ta sukienka jest dość długa, ale widzicie, no, do mojego wzrostu 1,65 m już może być. No jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. Ja uważam, że jest to bardzo ciekawe. No i właśnie takie designerskie sukienki w super jakości, jeszcze projektanckie, no to będzie coś, co na pewno będzie szło z trendami i vintage, i właśnie maxi. I ostatnia jest najlżejsza sukienka, ale na najwyższy wzrost, słuchajcie, tutaj już 1,70 m trzeba mieć i myślę, że to są wszystko sukienki takie raczej M i wzwyż, ML, bo ta jest może najmniej taka oczywista i ta szara, że jest za duża, w sensie, wiecie, one są z dzianiny, więc one się dopasowują do sylwetki, natomiast moim zdaniem na S-kę są za duże tu w ramionach, w ramionach i w pachach, one po prostu odstają w tym miejscu. I tutaj, słuchajcie, mamy sukienkę, która wygląda trochę jak z bawełny i to jest materiał, który, taka przędza, która przypomina bawełnę. Bawełnę być może z wiskozą, przepięknie wykończona. Ona ma łódkowy dekolt, bardzo ładny kolor i do tej sukienki ja miałam spód. Jeżeli ktoś się zdecyduje kupić tą sukienkę, to z tym spodem mogę ją udostępnić. To jest po prostu taka basicowa sukienka na ramionczkach od Boohoo. I super wygląda, jest na każdy rozmiar praktycznie, bo ona się bardzo naciąga, jest wiskozowa i na to można właśnie włożyć tą sukienkę. Ja tak właśnie mam włożone i super się to sprawdza, bo to jest bardzo, bardzo wygodne. No i też bardzo ciekawy naprawdę design, piękna włóczka, bardzo, wbrew pozorom, dość twarzowy kolor, bo przynajmniej dla chłodnej urody, może właśnie dla ciepłej być trochę gorszy, bo jest taki szarawy. Także słuchajcie, trzy sukienki top trendach na nowy rok dla Was. Możecie pisać, pytać o te sukienki. Ja uważam, że są urocze. No i tak jak mówię, najbardziej przekonała mnie ta, bo ta jest naprawdę taka, według mnie najbardziej wyjątkowa i też najbardziej nowoczesna. Ale tamte też są piękne. Jeżeli ktoś lubi taki styl artystyczny z takim pieprzykiem trochę, no to będzie cudo. Jeszcze jedną rzecz mam dla Was w trendach, bo jak już mówiłam, quiet luxury, czyli te jakościowe trendy do nas teraz przychodzą i już są od jakiegoś czasu, ale teraz to już będzie jakby topka tego. I pokazuję Wam tu piękny golfik, słuchajcie, od Uniqlo, to jest golfik w rozmiarze S. Myślę, że na SM będzie. 100% wełna, granat. No i tutaj zrobiłam Wam takie modne stylówki. Właśnie w stylu takim quiet luxury, taki golfik jest super basiciem do na przykład spodni. Ja tu mam do czarnych spodni i do tej marynary takiej bordowej, którą ostatnio Wam pokazywałam. Moim zdaniem ekstra. Druga stylówka to będzie to samo, tylko do spódniczki w kolorach marynarki. No i naprawdę takie golfy klasyczne to jest jedna właśnie z takich podstaw garderoby w stylu quiet luxury. W różnych kolorach, w jasnych, w ciemnych. Granat jest jednym z takich najbardziej chyba klasycznych kolorów, prawda? Także ten golfik też będzie dla Was udostępniony. Oczywiście, kochani, będę mówić też o trendach w kolejnych filmach. Dzisiaj tylko takie w sumie dwa główne trendy z przykładami, ale będę Wam opowiadać na początku roku o kolejnych jakby tendencjach w modzie i
zapraszam Was w związku z tym na kolejne filmy. Bardzo serdecznie miłych świąt, dalszego ciągu, kochani, i do zobaczenia już w stylówkach sylwestrowych. Pozdrawiam, cześć!